W dzisiejszym filmie Spec Simulatora musimy po pierwsze zrobić jakiś gigantyczny opening tych tutaj pięknych tiki jajek, bo przygotowałem sobie ich naprawdę, naprawdę dużo. W banku mam ich ponad 100, a więc będziemy mieć naprawdę dużą szansę na Huge'a. A dodatkowo, o dziwo, jeszcze możemy spróbować wydropić chyba tego Butterfly'a, bo jak widzicie tutaj zostało ich jeszcze 8, a więc mamy jeszcze szansę. Wydaje mi się, że to już jest ostateczna szansa, zostawię jeszcze na noc to, no ale no, zobaczymy, czy nam się uda coś trafić. Ale dobra, na początku właśnie zajmijmy się tym openingiem, bo dzisiaj jeszcze te Huge Pety właśnie z tego tiki jajka są drogie i jak się nam uda tego Huge'a trafić, na co jest bardzo duża szansa, to będę go właśnie próbował sprzedać. Tylko no na początku właśnie wyjmijmy sobie z banku. Tutaj w banku mam ich no ponad 100. Dobra, ja wszystko wyjmuję i idziemy to otwierać oczywiście. Dobra, i wszystko powyjmowałem, no i trochę tego jak widzicie mamy, więc szansę mamy dużo. Tutaj jakby na preview pokazuje mi, że te jajka mają cenę 2,9, ale one już mają powyżej 4 cenę. Tylko no na preview zawsze tak jakoś dziwnie się to odświeża. Jeszcze w ogóle tutaj do banku zajrzmy, bo tutaj Mati i Hermes wysłali nam sporo jajek, tutaj właśnie Mati pisze, że 100% na Huge'a, więc oczywiście otworzymy sobie i tutaj Mati też tam wysłał 220 bilionów i takiego cupcake'a, ale dobra, tutaj Matiemu oczywiście też dziękuję za te wszystkie jajka, bo przydadzą nam się właśnie teraz do giga openingu i tu jeszcze Kamil nam wysłał dużo ekskluzyw, ale dobra, idziemy teraz robić opening, robimy to tak jak poprzednim razem, czyli odpalamy tutaj laka, tutaj jednego, drugiego, jeszcze idziemy oczywiście na Void, bo wtedy też na Voidzie odpalaliśmy laka i mam nadzieję, że teraz drugiego Huge'a nam się uda trafić, jak się uda to od razu znowu go sprzedaję, bo tak jak mówię, ten Huge Pet raczej będzie mocno w duszę z ceną, tylko problem taki jest, że tutaj mam zbugowany priv i nie mam super laka. Dobra, to muszę serwer zmienić. Dobra, tu zmieniłem serwer na jakiś publiczny, zobaczmy ile tutaj mają rapu te tiki jajka i o dziwo mają jeszcze mniejsze, dziwne w sumie to jest. No ale dobra, w takim razie tutaj sobie otwórzmy na początku, bo jak pamiętacie w poprzednim filmie właśnie tutaj mieliśmy dużo farta i tutaj udało nam się Huge'a trafić, zobaczmy czy tym razem się uda. Już myślałem, że może od razu nam wyleci Huge, ale dobra, i tak jeszcze mamy giga szansę dużą. Jeden widz pisał, że na 100% trafimy Sailor jajka Huge'a, więc otwórzmy sobie też 8 Sailor, tylko tutaj powiem wam, że mamy szansę na trafienie Huge'a jak z jednego tiki jajka, troszeczkę większą, a więc to jest naprawdę powalone, że otwierając 8 takich jajek, macie szansę na Huge'a tak jak otwierając teraz jedno tiki jajka, więc te tiki jajka teraz są giga opłacalne. Dobra, znowu 8 otwórzmy, zobaczmy czy z 8 nam poleci, wtedy otworzyliśmy w sumie 16 i nam poleciało, może teraz znowu nam z takiego zestawu w sumie poleci, no tutaj niestety znowu nie. W ogóle czy to się pokazuje na czacie? W sumie tylko te eventowe Sailory się pokazują. Dobra, otwórzmy sobie 8 i znowu 8, tak wysypmy ładnie, dobra, i zobaczmy czy coś nam wyleci z takiego zestawu. Tutaj z 8 nic nam nie wyleci. Ciało tutaj, czy będzie coś? No proszę, daj, dobre, i mamy kolejnego Huge'a. Dobra, mamy kolejnego Huge'a, to powiem wam, że giga fart. Proszę teraz Rainbow. No nie, no zwykły. No no dobra, przynajmniej mam drugiego zwykłego. Idziemy próbować od razu go sprzedać. Jaką on ma cenę teraz? No zobaczcie, jak mocno cena jego spada już. Ja wczoraj sprzedałem za 750 tego Huge'a, ale dobra, jeszcze mam dużo jajek otworzonych, a już trafiliśmy Huge'a. Dobra, to dawaj kolejny 16 otwieramy. Może drugi nam wyleci właśnie. Dobra, tu nic nie trafiliśmy, zobaczmy, czy tutaj coś będzie. I drugi jest! Co jest? Drugi Huge! Drugiego Huge'a trafiłem! Mamy dwa Huge'e na starcie, no dobra, to giga fart w sumie. Te 16 jajek jest jakoś, nie wiem, mega fartowne. Jakie w ogóle enchanty mamy? No, enchanty słabe, ale dobra, w takim razie znowu 16 otwieramy. 8 i tutaj znowu 8 sypiemy. Bo te 16 jajek, nie wiem, to jest jakiś zbugowany przedmiot czy coś. No dobra, teraz 16 nie poleciało. Dobra, już skończył się fart niestety. A więc teraz spróbujmy 8. Może teraz 8 nam przyniesie szczęście, tylko tak fajnie to tak się wysypuje, jak tak do przodu podbiegnę. A więc tak sobie będę podbiegać do przodu. Nie wiem, będę próbował je wystawić po 500 bilionów na Trade Plazie. Zobaczymy, może ktoś się zalistuje za 500. Ale to i tak się opłaca. Ile ich jest? 403 już są. No to sporo, ale dobra. Wysypmy znowu 8. Zobacz, może jeszcze coś nam wyleci. Tutaj w ogóle gość nam kibicuje. Może nam przyniesie szczęście ten gościu właśnie. No nie, no nie ma niestety kolejnego Huge'a. Ale na starcie filmu w sumie mamy gigantycznego farta. Dobra, dawaj znowu 8, tak sypniemy tutaj. Cyk. Zakręcimy, dobra, i zobaczmy. Tutaj zakręćmy lakiem przy każdym. Mam nadzieję, że ten gościu też kręci tutaj lakiem. I trzeci Huge! Co jest? Trzy Huge'e! Trzy Huge'e! Za jajka, za które zapłaciłem... Nie, może 300 bilionów mamy trzy Huge'e. I jeszcze zostało nam trochę. Dobra, to znowu dawaj 8. Trzy Huge Pety, no powiem wam, że takie oferty to ja nigdy w życiu nie miałem. W żadnym openingu, żeby trzy Huge Pety trafić. No i teraz zostało nam tutaj 8 tych, a więc otwórzmy sobie 8 tych jeszcze. I tutaj dołóżmy 3 te. Zobaczmy, czy coś wyleci. No tutaj mamy mega małą szansę na trafienie. No i tutaj nic, i tutaj też niestety nic nam nie wyleciało. Dobra, co nam jeszcze zostało? Została nam jeszcze jedna partia tych 8. Dobra, to otwórzmy 3 te i jeszcze raz 8 tych. I zobaczmy, czy coś wyleci. Czy wyleci nam czwarty Huge Pet. Powalony jest, ze 3 Huge trafiłem. Dobra, już czwartego nie mamy. Dobra, ale ja idę próbować to sprzedać na Trade Plazie, bo to naprawdę może być duży zarobek. Tylko trzeba się tego szybko pozbyć. Dobra, jeszcze tutaj ostatnie mamy. Może ostatnie będzie szczęśliwe. Zobaczmy, jeszcze tutaj Sailor dołóżmy. No nie, no niestety nie ma farta. Dobra, mniejsza w to, idziemy na Trade Plazę próbować to sprzedać. Póki jeszcze to cenę trzyma. Dawaj tutaj na Trade Plazę,
Road Ray Plaza oczywiście. I zobaczymy, czy wrzuci nas ten na jakąś dobrą, czy będziemy musieli kombinować. No taka średnia. Tutaj w ogóle jakiś gościu zweryfikowany jest, nie znam. Ale dobra, wrzućmy tego Huge'a w takim razie, tylko kurczę, może ja je zdejmę, żeby tutaj, wiecie, nie pokazywać, że mam trzy takie. Tutaj je sobie odblokujmy ładnie. Dobra, i powiem wam, że szczerze mówiąc, wystawiłbym je za 550 bilionów. Zobaczymy, czy to ma prawo za tyle zejść. Jakby no, cena tego mega mocno spadnie. Tutaj jeszcze o dziwo pokazuje dużo. 714, 873. Nie wiem, jak za tyle nikt nie zalicytuje, to wystawiam to nawet za 450. Bo ja za te 100 jajek zapłaciłem, nie wiem, może z 300 bilionów łącznie. Tutaj w ogóle gościu sobie otwiera goblina i to golda trafił. No i tutaj już gościu mi dostawia kolejnego. Już goście tutaj kombinują. On pewnie za 450 wystawił, albo jeszcze taniej. Chyba nikt nie zalistuje tego mojego, niestety. Nie wiem, ewentualnie zrobię tak, że na budce to zostawię. No, nikt nie listuje. Dobra, zobaczmy, za ile ten chłop wystawi. No i fail. Ten w ogóle za 666 to wystawił. Dobra, to powiem wam, że próbuję za 450 beto sprzedać. Jak za tyle nie zajdzie, to idę na inną Trade Plazę. No jak jemu zalistują, a mnie zalistowali za 550, to się zdenerwuję. Dobra, na szczęście nikt gościowy nie listuje też. Zobaczmy, czy mojego za 450 zalistują. Jak nie zalicytują, to idę na inną Trade Plazę. Bo tu trzeba znaleźć jedną osobę, która nie zdaje sobie sprawy, że ten huge bet nie jest tyle warty po prostu. Dobra, ktoś dał 450. Tyle powiem wam, że mnie w 100% zadowala. 454. To jest w 100% zadowalająca cena. Jutro jak się obudzę, to on będzie miał taki rap. Jeszcze więcej dają. No to powiem wam, że opening mi się już zwraca w 100%, a jeszcze do sprzedania mamy dwa tutaj jakby tepety. I dalej licytują. Dobra, to powiem wam, że zarobimy jeszcze na tym sporo. Dobra, ładnie się rozkręca. Ładnie się tutaj rozkręca aukcja. Ale tutaj gościu musi być zdenerwowany, że mi licytują, a nie jemu. Dobra, ale skoro tu jest tyle klientów, to ja może od razu kolejnego wystawiam. Dobra, finalnie zejdzie za 409,502. To jednak nie. Dobra, powiem wam, że teraz grubo się przebijają. Zobaczcie sami, cały czas podbijają goście. No wtedy za 550 mnie chciał zejść, a zobaczcie, ile teraz już dają. Już prawie dają te 550. 533 zarobione. Zobaczmy, za ile on wystawił. Proszę, żeby wystawił za te swoje 660, żeby nikt mu nie zalicytował tego. Dobra, gościu tutaj znowu za tyle wystawił. Ja wystawiam kolejnego za 450. No za te 666 nie chcą licytować. Dobra, fail. Dawajcie, znowu licytujcie mojego za 450. Nie, nawet jak dadzą ludzie 450 po prostu i nic więcej nie wrzucą, to i tak będzie dla mnie na plus. Dobra, i gościu od razu dał. W ogóle tutaj zobaczcie, co się dzieje. Dlatego nikt nie chce licytować tego mojego peta. Tutaj gość jakieś pety tanie wystawia. Jaka tu kolejka się w ogóle ustawiła. Dobra, wylicytują tego za 450. Jakby to i tak jest git jak dla mnie. No i 450. Dobra, pójdźmy na jakąś inną Trade Plazę, żeby ostatniego wrzucić na aukcję. Bo tutaj ewidentnie coś tam się dzieje, ludzie nie są zainteresowani petem, tylko kupowaniem od kogoś. Pójdźmy na jakąś taką Trade Plazę z Titanikiem. Tutaj dwa Titaniki za dychę, ale na pewno ich się kupić nie da. My tutaj wystawmy, może tutaj na tej Trade Plazie trochę drożej. Spróbujmy tutaj za 550 bilionów wystawić. I może jeszcze tych jajek taniej poszukam, tylko teraz wydaje mi się, że będzie ciężko tak tanio znaleźć te jajka. Jakie one w ogóle rap mają? Nie mam już nawet żadnego takiego jajka. Tutaj może takie sobie otwórzmy jedno. A co mi tam sobie otworzymy? Jeszcze w ogóle gościu tutaj rozpoczął jakby diamentowe party. No i spoko, jeszcze tutaj może zarobimy za tego pecika i jeszcze tutaj gościu nam rozpoczął diamentowe party. Otwórzmy sobie tutaj to jedno. Zobaczymy, może Titanic wyleci jeszcze. To już dziś jakby mi tutaj huge wyleciał, to by było takie masakryczne combo, ale niestety nie, zwykły pecik. No tutaj nikt nie chce tego licytować. Nie wiem, w ogóle ten rap jest tak masakrycznie rozwalony, że to szkoda gadać. Ta sama sytuacja co na tamtej. Za 550 nikt nie chce licytować, wrzucę za 450 i ktoś to zalicytuje. No i nikt nie zalicytuje. Dobra, wrzucam to za 450. I tutaj otwieram sobie kolejne jajko, bo tutaj gościu dostawił jedno, cyk. Kolejne za 24. O, jakieś to takie większe od razu na starcie, tak mi się wydaje. Tutaj jakiś Titanic chyba siedzi. Niestety nie siedzi żaden Titanic. No tutaj na tej triplazie nawet za 450 nie chcę licytować. Mogłem na tamtej zostać. Tam był jakiś gościu napalony na te luakaty. No i niestety ostatnie sekundy i nikt chyba nie zalicytuje. No, niestety. Dobra, idę na jakąś inną, bo tutaj nie ma żadnego takiego gościa, który nie ogarniałby, że te huge pety nie są tyle warte. Pójdźmy na jakąś taką, gdzie jest ten butterfly. I w sumie wróciłem na tą Trade Plazę, gdzie są tutaj te luakaty i tutaj dalej kolejka się ustawia. W ogóle zobaczcie, jak zaniżyłem rap na tej Trade Plazie tego huge peta. Już ma ten wyższy 700B. Dobra, i tutaj jakiś chłop dał 450, jakby w 100% mnie to zadowala. Może jakbym posiedział na Trade Plazie, posprzedawał to na bucy, to dałoby się za to więcej dostać, ale jest już późna godzina. Ja chcę pójść spać, a wiem, że jak się obudzę, to te huge pety będą warte 200 bilionów. Dobra, no i tak naprawdę 1,3 tryliona giga łatwo zarobione. Teraz robimy to tak. Idziemy sobie tutaj, odpalam to na, nie wiem, 10 godzin i później jeszcze pokupujemy sobie te tyki jajka.
Może kolejny Huge nam się uda trafić, tutaj już 7 tylko zostało, czyli już jednego ktoś trafił. Dobra, niech to się otwiera. Dobra, i powiem wam, że w sumie sporo czasu minęło, tylko mi wywaliło niestety internet i otwierało się przez jakieś, nie wiem, 7 godzin, coś takiego, ale tutaj niestety już jest 0. I zobaczmy, czy w ogóle ten Huge Pet zniknął. Jakby tutaj dalej go pokazuje, no ale już się go nie da zdobyć niestety. Ciekawy jestem, jak wyglądają ceny teraz tych Huge Petów i jak wyglądają ceny tych Lua Petów, bo kupiłem sobie trochę jajek. W ogóle zobaczcie, jakie one mają rap już. Mają prawie 5 bilionów rap. Myślałem, że w sumie nawet większy będą mieć, a więc właśnie pójdźmy jeszcze na Tradebazę zobaczyć, jak to wygląda teraz z tymi oczywiście jajkami. I zobaczmy w ogóle, czy już rośnie cena tego Butterfly'a. No w sumie to spada cena tego Butterfly'a nawet trochę. Jak wyglądają te Lua Pety? No one mocno spadają z ceną, już po 414 są. Mają ten wyższy rap, a więc opłacało się sprzedać za 450 te pety oczywiście. Nie wiem, tepnijmy się na jakąś budkę, żeby zobaczyć cenę. No tutaj widzicie 3,5 cenę pokazuje. Nie wiem, te ceny są tak wybugowane masakrycznie. Na jednej budce tak jest, znaczy budce, na jednej Tradeplazie jest tak, na drugiej tak. Czy na tej Tradeplazie są jakieś te jajka? Niestety nie ma. Dobra, to pójdźmy na jakąś taką, na której są i sobie jeszcze otworzymy je w sumie. Dobra, tu mam jakąś taką, gdzie za 3 biliony ktoś to wystawił. No dobra, to biorę. To ma rap tutaj na tej Tradeplazie 5 bilionów, a ktoś tutaj za 3 to wystawił. Tutaj za 7,5. No różnie ludzie to wystawiają. Tak do 5 myślę, że się opłaca to kupować jeszcze. Póki ten Huge Pet trzyma rap na poziomie 300-400 bilionów. Tutaj w ogóle jak te jajka z ceną spadają, 23 biliony. Dobra, to otwórzmy sobie jedno takie i spróbujmy jeszcze te tiki. Jakby mi czwarty Huge Pet wyleciał, to była masakra. Otwórzmy sobie w sumie to jedno. Znaczy, tiki wcześniej powiedziałem, ale chodziło mi o to oczywiście Atlantic jajka, czy jak one tam się nazywają, już myślałem, że wyleci Huge Pet, ale no dobra, niestety nie wyleciał. Za to otwórzmy sobie 8 takich, cyk, tutaj tak do przodu je rzućmy, o ładnie poleciały, dobra, zobaczmy, czy z 8 nam coś ciekawego poleci, kurczę, laka nie dodałem, już myślałem, że będzie. No dobra, nie ma czwartego Huge'a, w kolejnym filmie otworzymy tego jeszcze więcej, ale w tym to będzie na tyle.